Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Pokémon Platinum. Moi drodzy, na początek strzelcie łapkę w górę i zaczynamy. Jak widzicie, od poprzedniego odcinka nic się nie zmieniło. I mianowicie, jeśli byłoby jakieś echo, nie nagrywam u siebie w domu, tylko jestem gdzie indziej obecnie i niestety może być lekkie echo, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to zbytnio przeszkadzać. Kasia, Alice, Mumin, Koksun, Kachi i kolejny Mumin. No, 114 ataku, 106, 106, fajny speed. 111, 116, 95, 82, 113, 91. Czytam najlepsze statystyki. I moi drodzy, ja tylko uleczę Mumina nam. Gdzie jest 23.01. No niestety nie mam czasu nagrywać wcześniej i trochę jestem ogólnie zmęczony i nie wiem, czy nie będzie odcinków co 2 dni. Ale to jeszcze zobaczymy, jak będę wyrabiał z czasem. Na razie chcę robić wam te odcinki. Co tu jest? Twoja brama do świata. Ziomek? Uważaj, żeby nikt nie ugasił wodą. No dobra. Dobra, nie chcę się zwiedzać z nowych domków. Ja chcę walczyć. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej. Oglądałem szwagrów, mnie trochę ponosi teraz z ich akcentem, ale się trzeba troszeczkę pokręcić. To ziomeczek? Tak, dasz mi jakąś wędkę, starą wędkę, dopiero Old Roda w połowie gry dostajemy. Boże, mogłem to być wcześniej, pewnie mogłem, ale... Seriously, aha. Że to jest wodna. Zobaczymy, czy ktoś z obecnych może się nauczyć, bo nie chce mi się już wracać do Poké Center. Gabajt? Please, nie! No dobra, to trzeba wrócić się po Shellosa. No okej. Poké Center było tutaj. Dobra, no to jak jest takie łażenie w kółko, to już zobaczmy. No chyba tylko Shellos. No to kogo odłożymy? Kasia... Kurde, nie wiem kogo odłożyć. Koksun, Alice, Mumin... Dobra, odłożymy Kasię. Tak jest. I podejmiemy... Podejmiemy ciebie. Okej. Dobra, bierzemy Gastrodona do składu. Mam nadzieję, że on się uczy surfa, bo jak się nie uczy, to będę trochę zły. Dobra, moi drodzy, a tak mianowicie, jak sobie tutaj tak gadamy, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony smok. Ale niekoniecznie musi to być smok z Pokémonu. Może być to oczywiście Pokémon smoczy. Ale może to być również, nie wiem, smok na przykład z jakiejś bajki, na przykład ta baluga czy cokolwiek innego. Dla mnie bardzo fajnym smokiem był Smaug w Hobbicie, naprawdę bardzo fajnie ukazany. Naprawdę mega taki mroczny, zły, ale naprawdę bardzo fajny, nie zrealizowany, tak psychologicznie. Też bardzo mi się podobała Gilgara z Przygód Merlina, tak ten serial się nazywał. Niby smok więziony przez Utera chciał pomóc młodemu... Okej. Młodemu... Merlinowi, a tak naprawdę wodził go za nos i w końcu jak się uwolnił, siał spustoszenie. Ale naprawdę fajnie ukazany smok. Ale jeśli dobra, chodzi o smoki z Pokémonów, pewnie wiecie wszyscy, jeśli oglądaliście mój film, że takowym smokiem jest, no, nie kto inny, tylko Kingdra.
wodno-smoczy Pokémon. Nie wiem dlaczego, bardzo go lubię. Może dlatego, że jest taka wytrzymała, szybka, ale naprawdę bardzo fajna. Chociaż lubię smocze Pokémon, bo w końcu smoki to są tak jakby pseudo-legendy, bo ich statystyki są dość mocne, no ale nie są... Ja sobie zobaczę tylko, czy... Exprzera gdzieś tu nie mam. Jest. To damy Benkowi. I tak naprawdę bardzo też lubię właśnie Garchompa, też mocarny, fajny pok, Flygona, niby ten sam typ, ale naprawdę bardzo fajnie. Tutaj muszę zmienić sobie ten Mumina dać na pierwsze miejsce, albo Mumina. Mumina albo Mumina, no w sumie wyjaśniłem wam bardzo. Teraz 5 demo raidów, tak? Czy będzie ten? Nie wiem, będzie Gyarados. Kurde, atak obniżony. Pokémony. A Kachi te. Kurczę, no gdzie Kachi jak. Lekarz przestworzę, dobra. Okej, okay, sio. Dobra, wracając do tych Pokémonów smoków, napiszcie. I do smoków ogólnie. Gdzie jest Mumin? Dobra, niech będzie ten Mumin. Śmiesznie to wygląda, jak tak o tym mówię. A mianowicie, moje drogie mordeczki. No, Rayquaza, mega. To jest po prostu mistrzostwo świata, nawet. Jeszcze w mega formie. Nie wiem, gdzie ja tu mam się kierować. Kurde, złapał ten Takula, ale pewnie go znowu nie będę trenował do końca, bo tak się zawsze kończy. O, tu coś jest, jakiś przedmiocik. Rzadki cukierek, okej, okay. Rare Candy. Mega Rayquaza naprawdę jest mega. Jeszcze shiny to już w ogóle. Ale do czego zmierzam? Napiszcie, który jest waszą ulubioną pseudo legendą, bo tak naprawdę jeden jest nawet z kamielinką, ten Tyrant czy Tyrantum, coś takiego. O, Mantine. O, on już ma też lot? Nie wiem, czy on ma już lot. Jeszcze chyba nie. Ma Choke. Dobra, dawaj ze strego liścia. Sejsmiczne wstrząsy. A którego smoka najbardziej nie lubię? Czy jest też takowy? O, tutaj z gościem się walczy, zobaczymy, co jest w tych trawkach. Czy jakiegoś poka nie lubię? Smoczo, co to jest? Gripiertun. Smoczego czy jakiegoś nie lubię? Wiecie co? No. Siekanie. Gdzie nie? Większość smoków lubię, tylko nie wiem, tak jakoś nie przepadam może za Gumi. Tak jakoś tak śmiesznie. W ogóle śmiesznie zrobili, bo Ash w anime tak naprawdę do Sinnoh nie łapał, nie miał do czynienia ze smoczymi poksami, nie? A Mr. Mime, Mime, Mime. A gdy złapał Gibla w czwartej genie, w piątej chyba nic, a w szóstej to już złapał i miał Gudrę, i miał... No, Kopelat. I miał Noiverna. Dobra, zaraz dokończę. Zaraz się... Dobra. Dobra, sio. Nie wiem, co ty chciałeś. W ogóle śmieszna sprawa, że tak to wygląda, bo że nagle mu nadawali smoków, jakie on jest epicki i tak dalej. Ja tak naprawdę jest słabym cieniasem. Gdzieś daleko za morzem znajdują się inne krainy zamieszkane przez Pokémonów i trenerów. No dokładnie. Na przykład taki region jak Polska. To jest region bardzo specjalny, gdyż wszystkie normalne kraje mają morze na południu, a góry na północy. Dokładnie, jak Polska. A normalne kraje, wyczujcie sarkazm, mają góry na północy i morze na południu. A my mamy góry na północy, morze na południu. A powinno być według tego wszystkiego na odwrót, nie? Że... Nie, no dobra, żartuję. W każdym razie nabijają się z Polski. Całkowicie
Oduczyłem go ugryzienia. Dobra. Zarąbiście. Ach. Zaraz, bo się zagapiłem. Komuś muszę coś na pewno oduczyć kogoś. Cięcie. Ciebie mam oduczyć na pewno cięcia. Się zagadałem. No bo że chodzi w tym joke'u o to, że każdy kraj ma normalnie morze na południu, a góry na północy, a Polska jest tak mocarnym krajem, że ma na odwrót. No dobra. Żeby nie przedłużać, bo śmichy chichy, ale żeby nie było jaj. Fajnie, że go ten oduczyłeś. Ty się czegoś masz też oduczyć? Nie. Benek czegoś? Chyba niepotrzebnie cię oduczyłem. Dobra, ale jak coś, to bez problemu mogę nauczyć go jeszcze raz tego cięcia, kata i tak dalej. Śmieszki śmieszkami. Szkoda, że nie jest podpisany ten dołek. Ciekawe, czy tutaj jest w ogóle jakiś pocket center. Bo tak się kręcimy. Co tutaj jest? Aha, walczy się z gościem w pocket center, okej. Okay. Znowu to coś. No, też jestem durny, że go oduczyłem, tego lubię. Ale tego nauczymy czegoś innego. Jakiś double edge by się przydał. Wow. Dobra, pani siostro, mnie proszę wyleczyć. A ogólnie, jak już sobie tak śmieszkujemy, napiszcie jakiś właśnie żart z mocarnej Polski, nie? Że jest tak specjalny, no, Polska region najlepszy. Ty coś? To jest jakiś mostek, tutaj jakiś domek. A zamknięte, ale co tu jest? Kaszma portowa. Okej. Okay. O, szalki, witam cię przyjacielu. No to dawaj, dawaj walkę. Ja cię rozwalę w tym naszym silnym państwie. Też masz staraptora. O nie, nie Alice, Mumin. Ogólnie sobie tutaj nagram, to jest już dość późno, jutro mam ta 6 do pracy, jak ja to wrzucę, to już będę od godziny w robocie. Herakros. No to Alice. I tak śmieszkując sobie... Mam dzisiaj mega ochotę pograć w Heroesy albo w Settlersów i chyba... Nocka będzie zarwana. No bardzo podobne Pokémony do Mori. Nie podoba mnie się to. I ogólnie ludzie, piszcie co byście chcieli na live'ach, bo mnie to też mega interesuje. Co byście chcieli u mnie oglądać na live'ach? Chcieliście pro, zrobiłem pro, gramy sobie showdowny. Niedługo wchodzi seria jakaś na emulator. I co? Co tutaj jest? Schrupanie, uwielbiam ten, tą nazwę tego ruchu. To jest crunch po prostu. Roserade. Roserade. No to Alice wchodzi. Czy tak od początku idę z liniową, ma te poki, które spotykały się mniej więcej po drodze na pierwszych trasach. Dobra, szalki leży bez mniejszego problemu. No i sądzę, że pójdziemy na salę dzisiaj. I... będzie dobrze. Sorry, ja to powiedziałem i mi się przypomina ten filmik. Jest taka babka, która się tak patrzy w kamerę na YouTubie i mówi: będzie dobrze. Mam wam coś do powiedzenia. Będzie dobrze. Po prostu mi się to teraz skojarzyło. Sorry ogólnie, ale... no mnie bawią takie albo... nie wiem, zapomnę. Jak takich dwóch chłopaczków wchodziło do rury, nie wiem czy to kanalizacyjnej, czy jakiej, i no idziesz, nie, ja się trochę cykam. Naprawdę bawią takie rzeczy, sorry, wiem, że mam durne poczucie humoru, ale naprawdę, teksty typu daj kamienia, ale urwar, czy ale urwał, czy jestem hardkorem, albo jedziesz malina, to są naprawdę... teksty z mojego dzieciństwa i tak dalej. I moi drodzy, no postaram wam się ogólnie na przyszły odcinek albo na za dwa odcinki dać tego Gligara, bo go bardzo chcecie, no to niech tak, niech także będzie. O co tu chodzi? What the hell?
Okej. Okay. No to chyba poszedłem dobrze, skoro spotkałem trenera. Ciekawa sprawa. Scizor, oj, mega. Korzyść teraz super efektywnie od ognia. O, ale fajna sala. To spodoba mi się. Pik. Nie, co? Nie, nie tu. Jaki dźwięk śmieszny. Zii. Patrzcie, jestem hardcorem. Zit. Co za psychopata to w ogóle? Ja nie wiem, czy tutaj ten lider tej sali nie jest ojcem lidera z pierwszej sali, czy coś takiego. Ale nie jestem pewien, czy to o to chodzi, tego Roarka, że tu jest ojciec. Coś takiego chyba było w anime, coś mi się tak przez łeb przewinęło. Ale ogólnie stalowe sale są mega słabe pod tym względem, że na przykład jeśli pamiętacie, jak ktoś grał w Pokémon Black, Pokémon Gold, Silver, Crystal i tam była Jasmine, chyba ta liderka się nazywała. Naprawdę wystarczyło mieć poksy ze specjalnym atakiem 30. Ona miała 35 najwyższego, wystarczył 30 poziom i na przykład Quilavą jeszcze się ją robiło jak chciało. Ale ładnie główka. Kolejne. Tutaj nasza Alice fajnie porobi te sale i trochę expa sobie wbije. O, Bronzor, też fajny, psychiczno stalowy Pokémon, bardzo fajny. Pytanie, czy jest jakiś smoczo-stalowy, a propos tych dzisiejszych smoków? Nie wiem, czy jest smoczo-stalowy, nie przypomnę sobie w tej chwili. Mogliśmy użyć tego. Żosko. Dobra, Alice rozwaliła wszystkie zębatki. Dobra, idziemy na lidera pewnie. Wow, dokładnie. Tylko teraz plecak. Rzadki bab, enter, przyrost PP, wzrost HP. Max Ether na Alice, na ognistym kle. Hipermiksturka. I chluśniem, bo uśniem, jak to się mówi. Miejsce mego syna, Roarka, ja, Byron, przyjmuję twoje wyzwanie. Okej, no, czy miałem rację? Coś tam jeszcze w tej głupim łbie człowiek pamięta. Magneton. Wow, ale mocny. Ale dobra, jak coś jest jeszcze Mumin. I chyba Mumina wpuścimy w tym momencie. Z jego Earthquake'iem. Człowiek chciał opowiedzieć dowcip o mocarnym regionie Polska i trochę śmiesznie wyszło, ale... Bastiodon. Ale tak śmieszki śmieszkami. Ale tak jest, że my jesteśmy tak wspaniałym krajem, że jako jedyni mamy morze na północy, a góry na południu. Dobra. Pokonany. Siłą, by pokonać moją Pokémonów. Uznaję tę siłę od znaku kopalni. Dobra. Co jakiś Steeling pewnie albo Iron Tail dostaniemy. Aż do podziału, proszę weź to. TM91. Albo jakiś Metal Sound. Błyskadzidło. Może flaszka, no nie wiem co to jest. Dobra, się da... Aha, dobra. Bzyk. 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 I bzyk. I wychodzimy najprawdopodobniej. Bzyk. No i świetnie, świetna sprawa, naprawdę. Że się udało. Szalki. Świetna robota, masz dość siły, żeby zostać mistrzem Pokémon. No oczywiście, jestem od ciebie dużo silniejszy, więc to nigdy... No jasne. Chodź ze mną do biblioteki. Okej, pójdziemy z nim do biblioteki.
Ale moi drodzy, to już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Napiszcie, jaki jest wasz ulubiony smok, smoczy Pokémon, smok z jakiejś innej bajki, sagi, anime, czegokolwiek. Na przykład z Beyblade'ów, tam też był tam smok. Jakiś żarcik o mocarnej Polsce. Łapka w górę, subskrypcja. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się, cześć!